Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie uzbroimy gumę w hak offsetowy. Kontynuujemy serię filmów, które Wy zaproponowaliście, które w tamtym roku wpadły w komentarzu i będziemy sobie sukcesywnie te filmy nagrywać. Będzie ich około 20, to są Wasze propozycje. Będą też filmy spławikowe, niedługo ruszamy z serią Zanet i tak sobie będziemy wyczerpywali tematy, które Was interesują. Uzbroimy sobie dzisiaj gumę w hak offsetowy. Tutaj mam gumę przystosowaną do takiego haczyka. Producent zrobił taką wnękę. Jest tutaj pusta przestrzeń dla tego haczyka. Oczywiście ona ma jeszcze jedno zastosowanie wraz z tą wypustką. Sprawia, że guma jest bardzo miękka, elastyczna i naprawdę super pracuje, dodatkowo łapiąc ryby. I teraz tak, tutaj mamy specjalistyczny hak offsetowy. On się charakteryzuje, że przy oczku jest załamany, bardzo ostro jest załamany. Tutaj zwróćcie uwagę, jest hak do czebureszki. On ma trzonek prosty, dodatkowo ma zadziory, tak jak haczyk węgorzowy. Żeby nie pomylić, w sklepie dodatkowo zwróćcie uwagę, jest tutaj na opakowaniu podpisane: hak do czebureszki, prosty trzonek, hak offsetowy załamany. I teraz tak, bierzemy naszą gumę, bierzemy haczyk offsetowy i przedziewamy tutaj od góry, w miejscu, gdzie normalnie wbijamy haczyk od główki dźwigowej. Oczywiście tą gumę też można uzbroić w główkę dźwigową, nie ma problemu. I podobnie tym haczykiem też uzbroimy zwykłą gumę. I teraz tak, wbijamy praktycznie tutaj na rancie, tak jakbyśmy wbijali haczyk główki dźwigowej. Wbijamy i przeciągamy gdzieś go tutaj z przodu. Mamy haczyk przełożony i jest. I teraz musimy go przyciągnąć do oczka. Przykręcamy i tu przed tym zgięciem musimy obrócić haczyk i go tutaj zaciągnąć. Mamy, oczko wystaje, można je trochę wysunąć. Jest. Wygląda to w ten sposób. I teraz sobie musimy tą gumę dalej uzbroić. Łapię tutaj z haczykiem, gdzie ma wejść. Zginam gumę i wbijam. Najważniejsze, żeby wbić osiowo, żeby ta guma później prawidłowo się zachowywała. I od góry musi tak samo wyjść w osi gumy, czyli na środku. Jest. Mamy haczyk założony. I teraz tak, o co chodzi z tym haczykiem offsetowym? Przede wszystkim możemy go przeciągać przez zaczepy, przez rośliny, tak jak przez gdzieś tam na dnie są korzenie. I teraz tak, tutaj zobaczcie, guma przechodzi przez zaczepy, przechodzi przez zielsko, na jakichś zarośniętych dołkach, w liliach. Możemy prowokować szczupaki, które stoją centralnie w roślinach. Ale gdy drapieżnik czapnie, on nadusi gumę i zwróćcie uwagę, haczyk już się wbił, haczyk siedzi. Tutaj on szczupak nadusza i nie ma problemu. Za każdym razem będzie zacięcie, to na pewno nie przeszkodzi, żeby tutaj rybie doszedł grot do pyska. Ryba łapie, zgina gumę i hak się wbija. Widzimy to bardzo wyraźnie. I teraz tak, jest kwestia sporna, czy tutaj kolanko ma być schowane, czy nie ma być schowane w tej wnęce. Jak założymy mniejszy haczyk, to one będzie schowane, te kolanko, w tej wnęce. Ale generalnie tutaj wypustka tego haczyka, ten łuk, on dodatkowo pozwala łatwiej przechodzić przynęcie przez zaczepy. On dodatkowo tą przynętę chroni przed zaczepieniem. Ta budowa haczyka jest tak skonstruowana, że to ma ułatwiać zaczepy. Także jak na dnie podnieszuramy po zaczepach, to dodatkowo ułatwia przechodzenie tej przynęty przez zaczepy. I teraz dalej, jak to uzbroić? Mamy wystające oczko. Oczywiście takie coś daleko nie poleci. Mamy główkę do czebureszki i możemy sobie uzbroić bezproblemowo naszą gumę. Zwróćcie uwagę, jak uzbroiłem, tutaj jest na oczku, ma duży zakres ruchu. To jest super przynęta, nie tylko na zaczepy, ale przede wszystkim możemy łowić też tym sandacze. Sandacze to pięknie pracuje. I mamy uzbrojoną główkę na haczyku offsetowym. Tu mamy duży, piękny zakres ruchu, to będzie ładnie chodziło. Tutaj będzie nam przechodziło przez zaczepy dzięki łuku kolankowego, ukrytym grocie, a jak ryba weźmie, spokojnie się wbije, nic się tutaj nie wydarzy. Jeśli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie kanał i dawajcie kolejne komentarze, żebyśmy się dowiedzieli, co chcecie oglądać, i ruszamy z fajnym sezonem. Mam nadzieję, że będą fajne ryby, połamania nowego, dobrego nowego sezonu. Siemanko, cześć!